Latem 2003 roku wydarzenia w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych z udziałem dziwnej, podobnej do człowieka kreatury wywołały krótkotrwałe zainteresowanie lokalnych mediów, zanim sprawa została zapomniana. Kiedy w tajemniczych okolicznościach zostały usunięte różnego rodzaju konta internetowe związane z tymi zdarzeniami, większość informacji została bezpowrotnie utracona. Samozwańczy świadkowie, głównie z wiejskich obszarów stanu Nowy Jork, opowiadali historię o tajemniczych spotkaniach z istotą niewiadomego pochodzenia. Ich odczucia wahały się od skrajnie traumatycznych wrażeń, strachu i dyskomfortu, po prawie dziecinne, figlarne oraz osobliwe. We wczesnych miesiącach 2006 roku, dzięki współpracy, udało się zgromadzić prawie 2 tuziny dokumentów, datowanych od XII wieku, po teraźniejszość, obejmujące 4 kontynenty. W prawie wszystkich przypadkach historie były identyczne. Byłem w kontakcie z grupą zbierającą informacje i udało mi się zdobyć kilka fragmentów książki, którą zamierzali wydać. Notatka samobójcy, 1964. Teraz, kiedy już przygotowuję się do odebrania sobie życia, czuję, że koniecznie muszę złagodzić wszelkie poczucie winy oraz bólu, które wywołuję swoim czynem. Nie jest to wasza wina, ani nikogo innego niż jego. Pewnego razu obudziłem się i po prostu czułem jego obecność. Innego dnia obudziłem się i ujrzałem jego kształt. Kiedy obudziłem się następnym razem, słyszałem jego głos i spojrzałem w jego oczy. Nie potrafię już spać bez obawy, co przeżyję następnym razem, kiedy otworzę oczy. Nie mogę więcej się budzić. Żegnajcie. W tym samym drewnianym pudełku zostały znalezione 2 puste koperty zaadresowane do Rose i Williama oraz 1 osobliwy list bez koperty. Droga Lini, modliłem się za ciebie. Mówił twoje imię. Notkę w dzienniku przetłumaczona z języku hiszpańskiego. 1880. Przeżyłem największy terror. Widzę jego oczy, kiedy zamykam moje. Są puste, czarne. Jego wilgotna ręka. Nie mogę spać. Tutaj znajdował się niezrozumiały tekst. Dziennik pokładowy 1691. Przyszedł do mnie we śnie. Poczułem coś w łóżku przy moich stopach. Zabrał wszystko. Musieliśmy wrócić do Anglii. Nie powinniśmy byli wracać tu na żądanie Rejka. Świadek 2006. 3 lata temu, 4 lipca, właśnie wróciłem z rodziną z wycieczki do wodospadu Niagara. Wszyscy byliśmy wyczerpani po wielogodzinnej podróży. Więc wraz z żoną położyliśmy dzieci do łóżek i powiedzieliśmy im, że powinny spać. Około 4 w nocy obudziłem się, myśląc, że żona wstała i poszła do ubikacji. Skorzystałem z jej nieobecności i przeciągłem kołdrę na swoją stronę, ale tylko ją obudziłem. Przeprosiłem ją więc i powiedziałem, że wydawało mi się, że jej nie ma. Kiedy się odwróciła, aby spojrzeć mi w twarz, dyszała i podciągnęła swoje nogi tak szybko, że o mały włos nie zrzuciła mnie z łóżka. Później mnie chwyciła za ramię i nic już nie mówiła. Kiedy moje oczy przyzwyczaiły się już do ciemności, udało mi się zobaczyć, co wywołało tę dziwną reakcję. W łóżku przy moich stopach siedział jakiś goły mężczyzna, albo duży, bezwłosy pies. Ewentualnie coś w tym rodzaju. Miał twarz odwróconą do nas. Jego pozycja była nienaturalna i niepokojąca. Jakby właśnie został potrącony przez samochód lub też coś podobnego. Z jakiegoś powodu nie byłem nim specjalnie przerażony. Raczej obawiałem się o jego zdrowie. Założyłem więc w tym momencie, że powinniśmy mu pomóc. Moja żona siedziała w pozycji embrionalnej. Wpatrywała się w swoje ręce i nogi. Czasem tylko odrywała od nich wzrok i zerkała na mnie lub na kreaturę. W nagłym zrywie potwór zaczął się dziwnie poruszać. Uderzał rękami w powietrze, a następnie przypełznął brzegiem łóżka do mojej żony. Aż znalazł się niecałą stopę od niej.
trwał tak w całkowitej ciszy przez pół minuty. Być może było to tylko 5 sekund, a tylko tak się wydawało. Wpatrując się w twarz mojej żony, potwór położył dłoń na jej kolanie i szybko uciekł na korytarz. A stamtąd w kierunku sypialni naszych dzieci. Krzyknąłem głośno i podbiegłem do włącznika światła. Miałem nadzieję, że w ten sposób go zatrzymam i powstrzymam przed skrzywdzeniem dzieci. Gdy znalazłem się na korytarzu, światło z naszej sypialni pomogło mi zobaczyć, jak kuca i garbi się jakieś 20 stóp ode mnie. Odwrócił się i spojrzał na mnie. Cały był pokryty krwią. Włączyłem światło i ujrzałem moją córkę Claire. Potwór zbiegł po schodach, a ja wraz z żoną pośpieszyliśmy się, by pomóc córce. Była mocno zraniona i powiedziała ostatnie już słowa w swoim krótkim życiu. To jest Rake. Moja żona wjechała do jeziora, ponieważ śpieszyła się, by dowieźć córkę do szpitala. Obie nie przeżyły. W naszym małym miasteczku wszelkie informacje i plotki roznoszą się z prędkością światła. Najpierw chciała pomóc policja. Lokalna prasa również się tym zainteresowała. Jednak moja historia nigdy nie została zbadana, ani opublikowana. Przez kilka miesięcy wraz z synem Justinem mieszkaliśmy w hotelu, w pobliżu domu moich rodziców. Gdy już zdecydowaliśmy się wrócić, zacząłem szukać odpowiedzi na wszystkie te tajemnicze pytania. W pobliskiej miejscowości znalazłem mężczyznę, który przeżył prawie to samo co ja. Skontaktowałem się z nim i zaczęliśmy wymieniać się wrażeniami. Wiedział o dwóch innych osobach w stanie Nowy Jork, które również widziały stwora zwanego Rake. Polowanie na informacje w internecie i pisanie listów w celu uzyskania niewielkiej kolekcji kont internetowych, które mogły dotyczyć tajemniczej kreatury, zajęło całej naszej czwórce dobre 2 lata. Żadne z nich nie dawało jednak żadnych szczegółów, historii czy informacji. W jednym z dzienników znalazła się notka dotycząca potwora, zajmująca 3 strony. Jednak więcej wzmianek już nie było. Jeden z dzienników pokładowych nie mówił nic o samym spotkaniu, natomiast wspomniał, że załoga została przez potwora zmuszona do powrotu. Był to ostatni wpis w tym dzienniku. Wiele było natomiast takich przypadków, że jedno spotkanie z tą istotą było początkiem całej serii spotkań z tą samą osobą. Wiele osób wspomniało, że potwór do nich mówił. W tej grupie była moja córeczka. To doprowadziło nas do myśli, że być może Rake odwiedzał nas już wcześniej. Jeszcze przed pierwszym spotkaniem. Zainstalowałem więc sobie magnetofon cyfrowy w pobliżu łóżka i włączałem go na noc przez 2 tygodnie, aby wszystko rejestrował. Żmudną pracą było wsłuchiwanie się w odgłosy przewracania się w łóżku, każdego dnia po przebudzeniu. Pod koniec 2 tygodnia byłem już przyzwyczajony do rozmytych dźwięków własnego snu, więc dawałem 8-krotne przyspieszenie. Nadal jednak zajmowało to godzinę. Pierwszego dnia 3 tygodnia zdawało mi się, że wśród zwyczajnych dźwięków wyłapałem coś innego. Odszukałem ten moment i usłyszałem przenikliwy głos. To był Rake. Nie byłem w stanie słuchać tego fragmentu na tyle długo, abym mógł chociaż zacząć zapisywać, co mówi. Nie chciałem też, aby ktoś inny tego słuchał. Jedyna rzecz, której byłem pewny, to to, że słyszałem już to wcześniej. Zdawało mi się, że było to wtedy, gdy potwór podchodził do mojej żony w tamten pamiętny dzień. Właściwie nie pamiętam, abym cokolwiek wtedy słyszał. Ale nagrany szept sprawiał, że dokładnie przypominałem sobie ten moment. Wyobrażałem sobie, co musiała wtedy czuć i myśleć moja córka. Sprawiało to, że byłem przygnębiony. Nie widziałem Rake'a, odkąd zniszczył moje życie. Wiedziałem jednak, że bywał w mojej sypialni, gdy spałem. Jeszcze długo po tamtym dniu. Wiem i boję się, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że obudzę się i będę musiał spojrzeć mu w twarz.